Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy za różnego rodzaju swoje aktywności, wysoką jakość, umiejętności zostali nagrodzeni. Przede wszystkim weryfikuję Was rynek i to, że ludzie chcą Wasze produkty kupować. Ja już nie będę chciał dzisiaj bardzo dużo mówić, bo spotykałem się i na otwarciu, na początku, potem na spotkaniu z prezesami. Krótko również na tej Waszej bardzo sympatycznej wieczornej imprezie. Jednak chcę na kilka spraw zwrócić uwagę. Ja bardzo szczerze mówię, że spółdzielczość jest tam, jak prezes Błyszczała powiedział, unikalną, szczególną formą aktywności, która w rolnictwie europejskim przez wiele lat sprawdzała się najbardziej. Spółdzielczość to nie jest tylko słowo spółdzielcza, spółdzielczy, spółdzielcze w nazwie. To jest jednak wyróżnik tej ekonomii społecznej, która również w XXI wieku ma przed sobą, jak sądzę, wielką przyszłość. Nie w nazwie tkwi spółdzielczość. Kolektywne chaziaństwo również było niby spółdzielczością. Zapisało się w historii Europy jak najgorzej. Kołchoz, kolektywne chaziaństwo, zapisało się jako wynaturzenie spółdzielczości. Jako zaprzeczenie spółdzielczości. Chociaż w nazwie to było to spółdzielcze, społeczne. Dlatego jeszcze raz podkreślam, nie w nazwie, ale w przestrzeganiu zasad spółdzielczych, tych skodyfikowanych kiedyś w deklaracji wiedeńskiej, opisanych w prawie spółdzielczym, na tym opiera się spółdzielczość. Sektor produkcji mleka ma zwroty i upadki, tak jak wszystkie inne działy rolnictwa. Są koniunktury, są mody. Kryzys, który mieliśmy kilka lat temu, prawdopodobnie był spowodowany spekulacyjną grą na giełdach. Domyślamy się raczej tego, bo nikogo za rękę nie złapaliśmy. Ten rok jest kończący się rokiem w miarę dobrym, ale wcale nie wiadomo, czy następne kryzysy się nie pojawią. Spowodowane różnymi czynnikami w rolnictwie, a produkcja mleka jest w pewnym sensie kwintesencją rolnictwa, powiązana ściśle z polem, z produkcją paszy, integralnie związana z gospodarstwem. Mogą się pojawić kolejne problemy, takie jak niedostatek pasz, choćby suszą wywołane. Na to może wielkiego wpływu nie mamy, chociaż staramy się również przeciwdziałać, między innymi duży program nawodnieniowy, około 500 mln zł dedykowanych dla rolników, którzy będą chcieli u siebie budować bądź rozwijać systemy nawodnieniowe. Od przyszłego roku już w ramach nowej perspektywy będą przyjmowane wnioski na działania związane z retencją wód. Duże programy, na to około 14 mld zł będzie przeznaczone, czyli znacznie więcej niż minister rolnictwa w tej chwili może przeznaczyć. Ja robię to dla gospodarstw. Natomiast ten duży program to ma być podpiętrzenie jezior, stawów, przegradzanie rzek, ratowanie żyzności gleb, znaczy programy retencji glebowej, bo wodę przede wszystkim ziemi trzeba zatrzymywać. Tu się kłania sztuka rolnicza, umiejętność prowadzenia upraw tak, żeby nie pogorszyć ziemi, żeby ta ziemia była żyzna również na następne pokolenie. To wymaga i zmianowania, i racjonalności zasiewów, racjonalności zabiegów. Nie ma czasu, by o tym mówić, ale często nawet w tym takim obszarze, gdzie rolnicy oczekują słusznie pomocy, choćby z suszą, dostaję zdjęcia od rolników, którzy mówią, proszę Pana, przepraszam, a jaka susza? Ta sama wieś, ten sam kompleks glebowy, te same opady, granica przez środek,
z jednej strony kukurydza, która ma 3 metry wysokości, z drugiej metr. To, co tu padało, a tu nie padało, 10 metrów różnicy jedno od drugiego, to też świadczy o umiejętnościach rolników. O tym, czy to, co było wiedzą mojego ojca, który nie miał szkoły rolniczej, był dobrym rolnikiem, naszych dziadków, że trzeba dbać o glebę, że trzeba ją odpowiednio nawozić, że trzeba ją pielęgnować, że trzeba stosować system uprawek przedsiewnych, włókować, bronować i tak dalej, żeby powstrzymać między innymi parowanie. To są te umiejętności, które kiedyś były, a gdzieś zanikły. Ale te kryzysy mogą, związane z klimatem, mogą się pojawiać. Nie one są najgorsze. Kryzysy rynkowe, kryzysy związane z zamieszaniem na rynku. Przecież ta produkcja rolnicza powinna być w miarę stabilna, przewidywalna. Również rolnicy, szczególnie producenci mleka, najwięcej muszą zainwestować w swoje gospodarstwa. Tu są koszty zarówno budynków, maszyn, stada podstawowego, konieczności remontów stada są ogromne, więc i stabilność tej produkcji powinna być największa. Tu zakłócenia rynkowe mogą być bardzo dolegliwe. Ale wrócę do tego wątku związanego ze spółdzielczością. To właśnie spółdzielnia, dobrze skonstruowana spółdzielnia, spółdzielnia oparta nie na atrapie i nazwie związanej ze spółdzielczością w logo czy w nazwie firmy, ale ściśle związana z rolnikami, członkami spółdzielni, taka spółdzielnia może przetrwać kryzysy. Bo dobre relacje z właścicielami spółdzielni, ja przypominam do bólu, właścicielami są członkowie spółdzielni. Zarząd jest wynajętą grupą menedżerów do prowadzenia biznesu. Dopóki sobie radzi, to jest zatrudniony. Jak sobie nie radzi, to przepraszam bardzo, zawiódł właściciela. Zawiódł właściciela. I właściciel powinien natychmiast się z nim rozstać. I bez żadnych, jak w jednym z przypadków niedawno przeze mnie analizowanym, z żądaniem wielomilionowych odpraw. Wielomilionowych odpraw. A za co? Za to, że ci płacą parę dziesiąt tysięcy miesięcznie? A kim byłeś? Geniuszem, który doprowadził do problemów finansowych spółdzielni? O tym trzeba też rozmawiać. I wasze spotkania nie powinny tylko i wyłącznie wokół tych spraw przyjemnych, zasłużonych, wyróżnień, nagród, również i tego, co my Polacy, Słowianie, lubimy, pobiesiadowania, spotkań. To jest dobry też czas, żeby się poznawać. Ale również i o tych sprawach trzeba mówić. Mówił pan prezes, że część spółdzielni ma kłopoty. Tak, ma. Niestety, ja nie jestem optymistą, że tylko na tych kilku się skończy. Prawdopodobnie wiele więcej spółdzielni będzie miało poważne kłopoty. One biorą się nie tylko z tego, że źle ulokowany produkt na rynku, że ktoś tam zbyt optymistycznie inwestował, a znam takie przykłady, i teraz ktoś inny próbuje go przejąć za bezcen, bo tamten wyłożył pieniądze, a teraz od syndyka będzie można za grosze to kupić. Ale problemy spółdzielczości, przynajmniej w tych przypadkach, które znam, biorą się również z tego, o czym pan powiedział. Braku odpowiedniego nadzoru ze strony właściciela. Pozwolenia zarządom na nieograniczone decydowanie majątkiem spółdzielni, zaciąganie zobowiązań i często niesprawdzonych działań i inwestycji. Chcę zwrócić się do rolników, tu jest część z państwa znana. Bycie przedstawicielem rolników, czy jako wybranym przedstawicielem grup członkowskich w dużych spółdzielniach, czy w każdej spółdzielni przedstawicielem rolników w Radzie Nadzorczej, to nie jest przywilej.
To nie jest lepsza cena za mleko. To nie jest podróżowanie po świecie. To nie są diety. One za pracę się należą. To jest przede wszystkim ciężki obowiązek wobec tych, którzy mnie wybrali. Jeżeli się na tym nie znam, jeżeli nie jestem w stanie przeanalizować dokumentów księgowych, jeżeli nie mam przygotowania do tego, to nie pcham się do Rady Nadzorczej. Tam mają być ci, którzy są przygotowani, są uczciwi, są kompetentni, żeby być partnerem dla zarządu, a nie przekupną lalką, która za blift, za niewielkie korzyści godzi się oszukiwać tych, którzy go wybrali. To jest trudne i bolesne, o czym mówię. Ale nie naprawimy spółdzielczości, jeżeli zostawimy tylko atrapę. Spółdzielczość ma przed sobą szansę. Jest najważniejszą formą, powtarzam to 10 razy, w Europie organizowania się rolników. Ale dbajmy o tą spółdzielczość. I wtedy, jeżeli tak realizacja spółdzielnia funkcjonuje, przetrwa każdy kryzys. Przetrwa każde nieszczęście. Każde załamanie rynku. Bo rolnik powie, to jest moja spółdzielnia. Jestem z nią związany na dobre i na złe. Jak są lepsze czasy, lepiej zarabiam. Jak są gorsze, zaciskam zęby, ale jestem przy mojej spółdzielni, bo to jest moje. A nie, szukam drugiego. Oszusta, który podkupuje, dając 20 groszy na litrze więcej. I to w waszym środowisku się dzieje. Może i o takich sprawach, przy okazji Święta Mleczarstwa, tu w centrum Warszawy trzeba mówić. Problemów przed rolnictwem będzie wiele. Dostawy będą nowe. Naiwny byłby ten, który by stwierdził, że następne lata będą wolne od kłopotów. Rynki otwarte, umowy międzynarodowe. Może kiedyś pojawią się problemy nadwyżek. Pewnie ludzkość rozwijając się będzie żywności potrzebowała. Na to wszyscy liczymy. Ale najpierw trzeba zacząć naprawę. Nie od wytykania innym. Nie od pokazywania, że wszyscy inni są winni. Supermarkety są winne. Tak, bo traktują was, przepraszam, jak śmieci, bo każdy z was indywidualnie działa. Każdy z was próbuje się tam do półki dostać, godząc się na dyktat, na ceny nierealne, licząc na to, że obrót zapewni dochód. Znam takich, co mieli wielkie obroty i popankrutowali. Sieci nie są dyktatorem w tej chwili na rynku. Zmienia się polityka sieci. I jeżeli ktoś umie twardo negocjować i nie znajdzie się łamistraj, który z boku podejdzie, to po paru dniach sieci godzą się na inne rozmowy. Po paru dniach. Nie potrzeba miesięcy. Ale to wy macie to zrobić. Nie będzie żadnych regulacji odgórnych, ceny półki, ceny dojścia, i tak dalej. Nie ma w wolnym rynku takich mechanizmów. To od was zależy, czy dacie się oszukiwać. I może Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich powinien być tą platformą nie tylko przyznawania pucharów, ale również tej szczerej, uczciwej debaty i dyskusji, jak pozycję sektora mleczarskiego na rynku wzmocnić. Ja jestem absolutnie otwarty na to, żeby wam pomagać. Ale ja nie jestem w stanie zastąpić waszej aktywności. Bardziej prowiejskiego, prorolniczego, prochłopskiego, prospołecznego programu i rządu, jak ten, który jest, nigdy w Polsce nie będzie. Czy wykorzystamy tę szansę, czy nie, to będzie od nas zależało. Więc zapraszam do bardzo szczerej rozmowy o tym, jak naprawić polskie mleczarstwo, jak naprawić również sektor spółdzielczy w tym mleczarstwie. Wszystkim życzę wielkich sukcesów, ale chciałbym, żeby wasze sukcesy były sukcesami również
rolników waszych członków. Doświadczenie będziemy widzieć, w związku z tym przyjmijcie również ode mnie bardzo serdeczne życzenia. Niech się w waszych firmach wszystko dobrze układa. Niech w rodzinach będzie wszystko uporządkowane. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Szczęść Boże.